W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 11 pod budżet Gdańskie z druku nr 2314. Jest to projekt zarządu. Tak naprawdę podjęcie tej uchwały jest głównym powodem zwołania sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przewodniczących dzielnice, które przystąpiły do tego projektu budżetu partycypacyjnego, powinny powołać komisję właśnie do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego, bo to tak ostatecznie taką nomenklaturę przyjęto, że to jest budżet obywatelski. Komisja ma zająć się koordynacją działań związanych z procesem tego dzielnicowego budżetu obywatelskiego, ma zająć się kwestią przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej, organizacją spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy. Takie są kompetencje, czy takie będą kompetencje komisji. No to tyle, jeśli chodzi o uzasadnienie tego projektu. Otwieram dyskusję i proszę też o zgłaszanie kandydatów na członków komisji. Wiemy coś, jak długo ta komisja ma działać? Na temat budżetu, chodzi o ten budżet partycypacyjny czy obywatelski, to jest w Krakowie, tak jak pani na pewno doskonale wie, bo pani się interesuje pracą samorządu krakowskiego, ogromny bałagan panuje w tej kwestii. Ostatecznie, bo Krzysztof Stanek faktycznie w tym spotkaniu uczestniczył, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może, szanowni państwo, od razu odpowiem do końca naszej kadencji. Dlaczego? Dlatego, że mamy harmonogram, to kończy się w październiku tego roku. No więc to tak trzeba patrzeć, że nasza kadencja też się kończy w tym roku i wniosek z pierwszym do końca. Z tym, że jest to, będzie to komisja doraźna, a nie stała. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Każda z dzielnic miała po 100 tysięcy złotych. Oprócz tego każda z dzielnic otrzyma 1000 złotych na materiały, można powiedzieć, biurowe. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z harmonogramem będą spotkania z mieszkańcami, a te spotkania oczywiście oni pomogą zorganizować, natomiast tam pewnie będzie potrzebna jakaś tablica supościeralna, jakieś tam mazaki, jakieś materiały, które trzeba, będą potrzebne, żeby przedstawić mieszkańcom mniej więcej na czym polega ten budżet obywatelski. No wcześniej będą szkolenia, znaczy te szkolenia już w marcu powinny się zacząć, kwiecień, maj, to od razu jeszcze w tym samym czasie jest kampania. Ja już się chciałbym też chodzić do omawiania. Nie wiem, czy to już temat jest, czy jeszcze nie. Zanim się decydujemy. Tak? No to może od razu powiem. Proszę państwa, spotkanie było w Radzie Miasta Krakowa, prowadził pan przewodniczący rady, pan Kośmider. I sytuacja wygląda tak. Miesiąc marzec są szkolenia. Tutaj będą szkoleni radni, którzy się zgłoszą. Jest też propozycja, żeby przeszkolić moderatora.
to byłaby taka osoba, która by przejęła wszystkie te spotkania z mieszkańcami, to ona by wtedy prowadziła te spotkania. Natomiast na początku oczywiście Rada Miasta będzie wspomagała, ale na początku Rada Miasta będzie prowadziła. Ktoś z Rady Miasta będzie... To jest zupełnie, że w intencji projektodawców, czyli zarządu, przewodniczący tej komisji będzie równocześnie pełnił funkcję moderatora. No to jest już następna rzecz. I teraz proszę Państwa, cała ta promocja, kampania informacyjna trwa do połowy czerwca. Tutaj pan przewodniczący już zamówił pewne ulotki, nie wiem czy one już przyszły, czy jeszcze nie. Te ulotki będą właśnie informowały mieszkańców o budżecie obywatelskim. Następnie od maja są spotkania z mieszkańcami do połowy czerwca. No i już tak gdzieś koło 5-16 czerwca jest nabór projektów. I teraz jak wyglądają projekty? Te 100 tysięcy złotych to jest tak zwany projekt dzielnicowy. Może być jeden, mogą być dwa, to wszystko zależy. Mieszkańcy typują co chcą, zgłaszają tam, jest tak, że musi być ilość osób. O ile dobrze pamiętam, to chyba ich 15 podpisów ma być, ale to mają tak, 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Przy czym nie ma tutaj, że jest jakieś zameldowanie, coś mieszkańców. Tak ma być. I teraz jak ma to wyglądać? Zadanie... Czy to ma być projekt podpisany przez tych 15 ludzi? To zadanie, które chcą. Propozycja tego zadania ma być podpisana przez 15 mieszkańców. I teraz proszę Państwa, weryfikacja odbędzie się od 16 czerwca do 20 sierpnia. Będzie weryfikacja wszystkich zadań. Dlaczego? Rada Miasta. A teraz wygląda to w ten sposób. Dlaczego weryfikacja? No, mogą być zadania takie, że nie wiem, zbudujemy rakietę na Księżyc. Wiadomo, że nie zbudujemy. Mogą być oszołomskie, te będą odrzucone. Mogą być, które się pokrywają. I będzie weryfikacja też, gdzie będzie weryfikacja dotyczyła typowo dzielnicowych, czyli w tych 100 tysiącach, albo też gminnych. Na przykład takim zadaniem gminnym może być pan Krwinki. Dlaczego? Bo on już jest w dwóch dzielnicach. Czyli nie może być ani z jednej, ani z drugiej. To zadanie przejmuje wtedy Rada Miasta Krakowa. Proszę pamiętać też jedną rzecz, że mogą się zdarzyć zadania, które nie będą do wykonania ze względu na środki finansowe i one też będą odrzucane. Ewentualnie będą rozpatrywane na zasadzie takiej, że do wieloletniego planu może tam będą realizowane. Następnie mamy miesiąc sierpień, to jest lista projektów, ogłoszenie. Lista projektów się tworzy, 1 września jest ogłoszenie listy projektów. Wrzesień, zaczyna się kampania informacyjna do 27 września i 27 września, 5 października następuje głosowanie. Jak ma wyglądać głosowanie? Tu urna, w dzielnicy i mieszkańcy głosują albo internetem. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie możliwe SMS-em, w każdym razie Rada Miasta Krakowa stara się, żeby też można było SMS-em. Wynik, no to już Państwo wiedzą, jak najwięcej głosów na danym zadaniu w dzielnicy, to zadanie będzie w dzielnicy realizowane. W gminie największa ilość głosów, to będzie zadanie gminne wtedy realizowane. Ja uważam osobiście, że proszę Państwa, warto postarać się. Dlaczego? To jest dodatkowe 100 tysięcy, można powiedzieć, na zadania priorytetowe, które są w dzielnicy. Mało tego, można wyciągnąć jeszcze z gminy, jeżeli to będą zadania gminne. Na to pieniądze będą, tu zresztą Pan Przewodniczący bardzo mocno nagłaśnia, zachęca wszystkich, żeby udowodnić, że to warto, to te dzielnice w zeszłym roku, które, że tak powiem, pilotażowały ten projekt, otrzymały w tym roku zwrot tych pieniędzy. To znaczy dostały więcej niż pozostałe. Więc warto, naprawdę warto, poza tym, proszę Państwa, warto zachęcić mieszkańców, żeby nie narzekali, tylko żeby spróbowali sami wskazać, co oni by chcieli i być może to będzie zadanie, które uda się zrealizować. Jeżeli jakieś pytania są, to oczywiście jest. Mam pytanie jeszcze, nie ma jakichś warunków, czego nie można z tych pieniędzy robić? To znaczy, tak, no, jest regulamin w ogóle, jak to wygląda z tym regulaminem, trzeba się zapoznać. Ale w tym regulaminie nie pisze, czego nie można, bo to będzie nawet na etapie weryfikacji. Ta komisja weryfikacyjna... Tak, ale po co projektować coś, jeżeli tego na przykład nie można z tej dziedziny na przykład, nie? To znaczy, może te rzeczy, które były w innych dzielnicach, to były rzeczy proste. Jakieś ławki, jakieś uporządkowanie boiska, chyba było jakiś plac zabaw dla dzieci. Takie rzeczy były realizowane. Tu jeszcze pewność. Ja mam
Ale póki, bo my tak podchodzimy, jak tu kolega mówił, że po prostu są uzupełnienia, ale nie będą wiedzieć. Bo będą na przykład nawet zgłaszać postulaty do spółdzielni mieszkaniowej z przekonaniem, że spółdzielnia mieszkaniowa albo obszar na terenie spółdzielni mieszkaniowej dostanie środki, a ich nie dostanie. Nie dostanie. Uważam, że tu powinno być dość sprecyzowane to, co pani pytała w tym, na które konkretnie z działania można dać i to trzeba wyeliminować, na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, bo będzie wiele nieporozumień i wiele rozgoryczeń później, że zostaną poszukane. Nie, no, na dzisiaj trzeba powiedzieć jasno i realnie, że jest to projekt niedobrze, źle przygotowany, trzeba powiedzieć prosto, mało precyzyjnie. No, to jest jedna procedura, która dotyczy tego budżetu obywatelskiego w wymiarze ogólnomiejskim. Tam jest odwołanie, że w przypadku tego budżetu obywatelskiego, ale lokalnego, czyli organizowanego przez Rady Dzielnic, ma zastosowanie nowy statut, ale w kolei w statucie pisze, że on wchodzi w życie od nowej kadencji. Także tutaj jest dużo sprzeczności. Jak rozumiem, teraz jest to realizowane w oparciu o te ustalenia z tego spotkania, o którym mówi pan przewodniczący Krzysztof Stanek. Znaczy, to ja, krótko mówiąc, ja uważam tak, że jest to idea i słuszna, tak jak przekonywałem do tego państwa na ostatniej sesji, czy dwie sesje temu, warto dać mieszkańcom możliwość dokonywania takich wyborów i zgłaszania pewnych projektów, natomiast projekt jest w mojej ocenie nie do końca dobry. Można jeszcze słuchać. Dziękuję, bo tutaj słuszne było pytanie, proszę Państwa, bo na pewno na prywatnych działkach nie będzie te zadania realizowane. Czyli spółdzielnie też są traktowane jak prywatni właściciele. To samo dotyczy wspólnot i tak dalej. Nie wiem, jak parafie, ale chyba tak samo. To dotyczy tylko gminnych terenów i gminnych zadań. Tak, tak, gminnych obiektów, oczywiście, że tak. Ja rozumiem, że jak będzie zajęcie dzielnicowej komisji tej, którą mamy dzisiaj pochować? Ta komisja przede wszystkim dała się... Już czytałem. Liczący to jest dokładnie... Zakres jest określony bardzo wyraźnie, precyzyjnie w projekcie. Już poczytałem to na otwierając dyskusję. A też kolejne dodanie? Popołudniami, tak? Szkolenia. Proszę? Popołudniami. Tak. Szkolenia mają być popołudniami, jeżeli Państwo będą sobie życzyli, że wcześniej, to wcześniej będą. Znaczy, bo to jest też tak, że dzisiaj mamy wybrać tą komisję, wybrać przewodniczącego komisji, czyli tego tak zwanego animatora, moderatora. Akurat nie. Myślę, że równie dobre określenie jest. I szanowni Państwo, musimy także wskazać osoby, które chcą uczestniczyć w tym szkoleniu organizowanym przez miasto odnośnie budżetu obywatelskiego. Ja bym prosił, żeby te osoby, które chcą, żeby dzisiaj się zgłosiły, nie muszą być wybrane w formie uchwały, ale przynajmniej w formie pisemnej, ja muszę wskazać te osoby z Rady Dzielnicy 11, także prosiłbym, przynajmniej żeby na koniec sesji się zgłosić. Oczywiście, jeśli ktoś chce, bo tutaj nic na siłę. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos i prosiłbym o zgłaszanie kandydatów. No tutaj projekt przewiduje 5 członków tej komisji, ale to nie jest lista zamknięta, bo to też kto ma ochotę, to proszę się zgłaszać. Ja jeszcze tylko jedno słowo, bo było na tym spotkaniu prosiliśmy Pana Przewodniczącego, żeby te szkolenia były od 16 w dół. Pan Przewodniczący powiedział... W górę? Znaczy, w górę, przepraszam. Czyli 17, 18, 19. Żeby to tak było zorganizowane, Pan Przewodniczący powiedział, że to może starać, żeby to właśnie było w tym czasie. No zdaję sobie sprawę, że po prostu niektórzy o nim pracują. Pan Przewodniczący Boże. Ja chciałem prosić Pana Stanka Krzysztofa. Na członka komisji. Pan
Pan Krzysztof zgadza się koordynować? Zgadza się. Pan Grabowski tu. Ja się prosi pana Krzysztofa, przewodniczącego infrastruktury. Lecz. Pan Leszko się zgadza kandydować? Mogę iść. Zgadza się. Zgadza się. Pan Stanisławski. Ja zgłaszam panią Magdę Smoła. Pani Magda się zgadza kandydować? Zgadza. Tak? Rozumiemy? Tak, tak. Tak, tak. To państwo głów. Pana Mariusza też można. Pana Mariusza. Pan Mariusz się zgadza, zgadza. To już jest wszystko. To zaraz tutaj. Jeszcze mało. Może jeszcze pana Krzysztofa Brody. Można. No w tym, że tylko chodzi o te godziny, bo to jest... Ale to nie na szkolenie, tylko do komisji. No ja wiem, tylko że jeżeli te szkolenia są w godzinach dziennych naszych... Ale nie rozmawiamy o... Aha, no tak. Ja zgłaszam przewodniczącego Krzysztofa. Definiuję tego Krzysztofa z Krzysztofem. Nie wiem, co to jest. No słowo, ale nie chciał też... Sam siebie zapytać. To są jeden na mój głos? Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce? Sam się może ktoś. Jeśli by zgłosił Madzie. Madzie się nie zgłosił. Ale nie ma Madzie. Stanisławski. Znaczy dziękuję, się zgadzam. Bardzo. Nie, czy ktoś jeszcze z państwa, no bo będziemy pomału przystępować do głosowania. Żeby jeszcze Magdalena Wama, żeby we dwie też nie brali. No i dosyć poradzi. Ja sobie chciałam to teraz. Czyli zgłoszony jest tak, pan... Pan Stanek, pan Leczko. Leczko, pan Smoł. Pan Smoł. No, ale się zgłosiłaś. Podejrzewam. Idzie aplikacji i związek. To jest twój doświadczenie, to jest kochany Urząd Miasta. Zmienia się błędną numerację kolejnych paragrafów. Drugi paragraf trzeci staje się paragrafem czwartym. Paragraf czwarty staje się paragrafem
Piąty. W sprawie poprawki ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. W takim razie przystępujemy do głosowania zgłoszonej przeze mnie poprawki. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym poprawka została przyjęta. I przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały druk nr 2314 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 11 Podgórze Lubaskie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. Tak, a pani co? Chciałam powiedzieć, że w paragrafie drugim, punkcie czwartym jest błąd. Teraz nie wiem, bo tu radą, ale tak już na marginesie, że poprawka poprawiła te błędy, które były. Dzielnica została poprawiona, poprawcie. Szanowni Państwo, teraz ogłaszam jakieś 10 minut przerwy. Prosiłbym, żeby się komisja zebrała i wyłoniła ze swego grona kandydata na przewodniczącego.